Największy park rollercoasterów w Europie odwiedziło w tym roku już 2 miliony klientów. To pierwszy taki wynik w historii Energylandii. Na gościa, który kupił 2-milionowy bilet, czekała na wejściu powitalna niespodzianka i prezenty. Aleksander Kral. Pan Jarek z Krotoszyna za namową żony kupił po raz kolejny w tym roku bilety do Energylandii. Jak się okazało, w zatorze tym razem czekało na niego coś jeszcze. Na pewno zaskoczenie, na pewno coś, czego się nie spodziewaliśmy po wejściu i przywitał nas bardzo miły pan w pięknym outficie i nas zaprowadził na scenę. Wcisnęliśmy wielkiego grzyba, no i się okazało, że jesteśmy tymi 2-milionowymi gośćmi. No fajne, fajne uczucie. Chociaż oficjalnie 2-milionowy klient przyjechał do parku rozrywki dzisiaj, to już od jakiegoś czasu było wiadomo, kiedy to nastąpi. Przygotowania tak naprawdę trwały już od zeszłego tygodnia, chociaż było to już obmyślane troszeczkę czasu temu, ale oczywiście przygotowaliśmy tutaj scenę, atrakcje, konfetti, balony oraz prezenty dla 2-milionowej rodziny. Energylandia to największy park rozrywki w Polsce i jeden z największych w Europie. Wraz z uruchamianiem nowych atrakcji przyjeżdżają tu nowi goście, ale tak wielu jak w tym sezonie jeszcze ich nie było. Po raz pierwszy historycznie osiągnęliśmy wynik 2 milionów gości w ciągu jednego sezonu. Od początku istnienia Energylandii odwiedziło nas łącznie 15 milionów gości z całego świata. Są to goście z różnych zakątków. Główny trzon stanowią Polacy, bo to aż 68% wszystkich naszych gości, ale także Czesi, Słowacy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Litwa czy Niemcy. Regularny sezon w Energylandii powoli się kończy. Do kwietnia park będzie czynny tylko okazjonalnie.